Proszę Państwa, kiedy trafi się nam nieszczęście w życiu, często cała rodzina jest porażona, nie wiemy co zrobić, nie znamy sposobu wyjścia, wydaje się, że cały świat sprzeciwił się przeciwko nam i po prostu runęło nam niebo nad głową. Taka sytuacja dotyczy pani Iwony Glazer, dla której każdy oddech jest walką o życie. No i muzycy zespołu Kadar, Krzysztof Rydzelewski, który jest naszym gościem, pani Małgorzata Mykita-Konarska. Witamy serdecznie. Zajęli się, chcą pomóc właśnie w tej bardzo trudnej sytuacji. To na początek pani Małgorzata Mykita-Konarska. Opowiedzmy o tej sytuacji pani Iwony Glazer. Moja siostra jest 33-letnią osobą. No, dziewczyna już się chorobą. Choruje od 9 roku życia. Była zdiagnozowana skolioza, która... No, myśleliśmy, że ćwiczeniami rehabilitacyjnymi i jakieś sanatoria pomogą, chociaż nie pomogło to. W 12 roku życia została podjęta pierwsza operacja, która stała się fiaskiem. Miała też wyciągi i tak dalej. Później musiała mieć wyciągnięte implanty, bo by groziło jej przebicie implantów. I później znowu miała w 2009 roku bodajże ponownie operację w Warszawie. No i właśnie tam też miało być i w końcu wyszło tak, że zaczęli siostrę leczyć. Później przerwano z powodu znów choroby lekarza, którą miał, i po tym musieli znowu wyciągnąć implanty, bo też groziło po prostu chyba też przebiciem. Wtedy pierwszy raz to chyba ból siostry bardzo mocny w wcześniejszych latach dopadł, taki, że nie potrafiła wytrzymać go. I po tym wszystkim... No, zostały wszystkie implanty wyciągnięte. Lekarz wręcz mówił, że siostra będzie mogła oczywiście normalnie funkcjonować i że choroba nie będzie postępować. Tak się nie stało. Siostra przez te lata, choroba jakby postępowała. Może nie w takim drastycznym i szybkim tempie, jak ostatnich latach, i właśnie w 2000... Jeżeli pozwolę sobie podsumować, tak, to szukacie państwo 5 milionów złotych, tak, na operację pani siostry w Stanach Zjednoczonych, i tutaj wchodzi zespół Kadar, Krzysztof Rydzelewski, który chce pomóc. Tak. To słuchamy. W jaki sposób? Witam serdecznie państwa. Cała sytuacja, kiedy zwrócił się do mnie pan Marcin Drzewiecki, też osoba niepełnosprawna, po przeczytaniu choroby Iwonki, tak mnie wzruszyła jej historia, że postanowiłem pomóc za wszelką cenę. Razem z moim kolegą estradowym Dariuszem Gajdą naradziliśmy się i miał być odbyć się koncert. Po pierwszym pomysłem miał być koncert, ale z racji tego, że była pandemia i cały czas jest, postanowiliśmy stworzyć płytę i zaprosiliśmy ponad 46 artystów z trzech gatunków muzycznych: z muzyki popowej, dance'owej i klasycznej. Między innymi Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka, Grażyna Szapołowska, Irena Santor i wielu, piękny, wielu innych. Piękny projekt. My mamy w swojej bibliotece teraz zwiastun tej płyty. Każdy w życiu ma coś do powiedzenia. Puścimy, prawda? Posłuchamy tego wspólnie. Zapraszam. Każdy z nas ma w życiu coś do zrobienia. Każdemu dany jest inny cel, lecz każdy z nas ma coś do powiedzenia. Każdy z nas ma w życiu własny cel. Każdy z nas ma w życiu coś do zrobienia. Każdemu dany jest inny cel, lecz każdy z nas ma coś do powiedzenia. Każdy z nas ma w życiu własny cel.
Może jestem desperatem, może wariatem, nie wiem. Zawsze stawiam wszystko na jedną kartę. Życie mamy jedno, jest tego warte. Biegnę naprzeciw przeznaczeniu. Nie wiem nigdy nawet, co będzie dalej. Zdobyć w życiu wszystko lub nic nie mieć wcale. Być gorącym nad wulkany, płynąc nurtem morskiej wielkiej fali. Być niepokonany nad wszelkie chwały. Każdy z nas na czymś. Zespół Kadar, Dariusz Gajda, Krzysztof Rydzelewski. No właśnie, w działalności charytatywnej. Piękny projekt, Serce dla Serca. Pana zdaniem, jak ta akcja przełoży się na zbieranie pieniędzy? No przede właśnie wszystkim dla siostry pani Małgorzaty. Jestem bardzo wdzięczny, ponieważ mamy ambasadora projektu, panu Krzysztofowi Cugowskiemu, który dołączył jako ambasador do projektu, który jak gdyby no, promuje ten projekt swoim nazwiskiem. Jestem wdzięczny wszystkim artystom biorącym udział w projekcie, bo przekazali utwór. No i mówię, cały dochód z tego projektu, z płyty, która miejmy nadzieję niebawem się ukaże, choć cały czas poszukujemy jeszcze sponsorów, osoby, które nam pomogą się przyczynić do powstania tej płyty, dołożymy właśnie do tej zbiórki na licytacji Iwony Glazer. My oczywiście trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że ta akcja Dobrego Serca przełoży się na zdrowie dla pani Iwony Glazer. Krzysztof Rydzelewski, zespół Kadar i Małgorzata Mykita-Konarska, siostra pani Iwony, byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A państwa zapraszam na część gospodarczą. Już za moment Piotr Palutkiewicz, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, będzie naszym gościem.